kochani! Cześć kochani, tutaj Patty z kanału Dance Connects People. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami kosmetycznymi czerwca. Są to rzeczy, które używałam przez ostatni miesiąc namiętnie, cały czas, non-stop i byłam z tych rzeczy, do tej pory jestem z tych rzeczy bardzo, ale to bardzo zadowolona. Stąd też pomysł, aby podzielić się z Wami tymi rzeczami. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi, które produkty w tym miesiącu bardzo mnie zachwyciły, zostańcie ze mną dalej. Oczywiście jeszcze tylko tutaj tak na wstępie powiem, że będzie mi bardzo, ale to bardzo miło, jeżeli zostawicie mi łapeczkę w górę, subskrybujecie ten kanał oraz na dole napiszecie jakiś fajny komentarz. Możecie napisać mi, który z tych produktów Wam podoba się najbardziej. Pierwszy produkt, który jest moim ulubieńcem czerwcowym, jest to podkład. Jak wiecie, ja nie jestem zbytnio otwarta na testowanie różnych innych produktów kosmetycznych i zazwyczaj w momencie, kiedy któryś z tych produktów mi odpowiada, to po prostu przy nim zostaję. Jednakże jakiś czas temu promocje w sklepie Hebe skusiły mnie do tego, abym przetestowała jakiś inny podkład, ponieważ ja zawsze wiernie używałam podkładu z Catrice. I teraz zdecydowałam się na coś innego. Jest to podkład z firmy Max Factor. Ja ten podkład pokazywałam Wam ostatnio w holu zakupowym. Prawdopodobnie większość z tych rzeczy powinniście kojarzyć z holu zakupowego. Jeżeli chodzi o kolor, jest to numerek 55, taki beżowy kolor. Jest to podkład, który dostaniecie w cenie około 60-65 zł. Ja, jak już mówiłam Wam we wcześniejszym materiale, ten podkład dostałam za połowę ceny, ponieważ była właśnie promocja w Hebe, stąd też w sumie zdecydowałam się na jego zakup. Jeżeli dziewczyny, zależy Wam na tym kryciu, zależy Wam na tym, żebyście ten podkład miał przez długi, długi czas w ciągu dnia, to naprawdę Wam go mocno polecam. Jedyna rzecz, która nie do końca mi się w tym podkładzie podoba, to jest to, że jednak jest on naprawdę mocno kryjący. Ponieważ podkład, który używałam wcześniej, czyli ten z Catrice, bardziej wydaje mi się być naturalnym. Ten niestety nie jest aż tak naturalny. Jest już rzeczywiście cięższy, ale wydaje mi się, że dobrze jest mieć również taki kosmetyk w naszej toaletce, w naszej kosmetyczce, ponieważ czasami zdarzają się różne uroczystości, imprezy, na których jednak zależy nam, aby ten makijaż przetrwał. Jeżeli chodzi o kolejnego ulubieńca, będzie to eyeliner. Ja Wam powiem, że nie jestem fanką mocnego makijażu i kreska na oku zawsze kojarzyła mi się już z takim mocniejszym makijażem, nie tyle co wulgarnym, ale po prostu mocniejszym niż taki, który ja wykonywałam sobie na co dzień. Który wykonuję sobie na co dzień, bo tak naprawdę zbyt wiele się w moim życiu nie zmieniło. Aczkolwiek powiem Wam, że czasami mam taki humor, taki dzień, że rzeczywiście mam ochotę sobie tą kreskę narysować. Jak wiemy, wykonywanie takiej ładnej kreski na oku wcale nie jest czymś super prostym. Stąd też, szukając kosmetyku, którym będę mogła wykonać sobie taką kreskę, zależało mi na tym, aby był on naprawdę łatwy w użyciu. I tutaj polecę Wam eyeliner z firmy Lovely. Jest to naprawdę bardzo fajny, wydajny, być może niewydajny, ale dla mnie, ponieważ nie używam go zbytnio często. Jak wiecie, ta firma kosmetyczna nie jest droga, jest naprawdę tania, więc nawet jeżeli Wam nie przypasuje, choć wątpię, bo jest naprawdę moim zdaniem cudowny, to dużo na nim nie stracicie pieniążków. Jest to eyeliner, który jest matowy, co też bardzo mi się podoba. Bardzo szybko zasycha na naszym oku, na naszej powiece, przez co nie ma żadnych problemów, że się rozmazuje bądź coś takiego niefajnego się z nim dzieje. Tak więc, dziewczyny, jeżeli lubicie wykonywać sobie kreski na oku, na pewno bardziej umiejętnie ode mnie, to polecam Wam również taki fajny kosmetyk. Powiem Wam, że od pewnego czasu stałam się ogromną, ale to ogromną ulubienicą rozświetlacza. Tutaj jest mój kolejny ulubieniec. Słuchajcie, to jest cudowna rzecz. Możecie ją dostać w Victoria's Secret zapewne, nie tylko w Victoria's Secret, aczkolwiek takich rozświetlaczy ładnych do ciała, mgiełek brązujących, takich lśniących, dostaniecie masę w różnych drogeriach kosmetycznych typu Rossmann, Hebe,
i tak dalej, tylko że stamtąd nie jestem w stanie nic konkretnego Wam polecić, ponieważ nic z tych rzeczy nie testowałam. Zapewne jeszcze, ale jeszcze w tym momencie nie testowałam. Tutaj mam swojego ulubieńca, jest to właśnie taka bardzo fajna mgiełka rozświetlająca, taka połyskująca na całe ciało z Victoria's Secret. Więc dziewczyny, wydaje mi się, że lato w tym roku bez rozświetlenia to nie będzie prawdziwe lato. Musicie zainwestować, nie mówię, że koniecznie musi to być Victoria's Secret, ale jakikolwiek inny z szafki drogeryjnej w sklepach, produkt, który będzie służył właśnie do rozświetlenia Waszego ciała, na pewno będziecie zadowolone. Następny produkt, o którym było bardzo, ale to bardzo głośno, bardzo dziwna nazwa po przetłumaczeniu, czyli łzy jednorożca. Kolor jest przecudny i powiem Wam, że jest to produkt, bez którego ja nie zaczynam swojego makijażu. Ta skóra jest naprawdę bardzo fajna w dotyku po nałożeniu tego produktu. I jak już mówiłam, możecie stosować go na różne sposoby, takie jak serum na noc przed snem, takie jak bazę pod nasz makijaż oraz nawet takie fajne serum, taki fajny primer na usta. Przejdę już do ostatniego produktu. Jeżeli mówiłam Wam o rozświetleniu całego ciała, nie mogłabym również zapomnieć o rozświetleniu naszej twarzy, bo tak jak mówiłam, stałam się ogromną fanką rozświetlacza i tego rozświetlacza używam naprawdę dosyć sporo. Mam również przygotowanego ulubieńca, jeżeli chodzi o rozświetlacz do twarzy. Nie chcę Was, dziewczyny, wprowadzić w błąd. Wydaje mi się, że firma tego rozświetlacza jest to I Love Makeup. Jest to kolorek złoty. Na pewno tego typu rozświetlacze dostaniecie w Hebe. Nie jestem pewna, czy w Rossmanie, ale na pewno w Hebe. Jest to rozświetlacz, który wygląda w taki sposób. Jest to takie ładne, ładne serduszko i powiem Wam, że naprawdę rozświetla bardzo, bardzo ładnie. Zobaczcie, jaki ten produkt jest mocny, jest niesamowity. Chciałam Wam bardzo podziękować za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że pomogłam Wam z czymś, że może któryś z tych produktów zakupicie sobie i będziecie miały je już w kolekcji swoich całych kosmetyków. Nie zapominajcie oczywiście o łapce w górze, będzie mi bardzo miło, jeżeli mi ją zostawicie, to będzie dla mnie taki znak, że odcinek Wam się spodobał. I mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo. Buziaki!